Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić takiego pieska. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego pieska będziemy potrzebowali kwadratowej kartki papieru. Ja używam kartki brązowej o wymiarach 20 na 20 cm. Na początku musimy zrobić przekąt na naszej kartce, czyli przykładamy prawy dolny wierzchołek do lewego górnego, a następnie prawy górny do lewego dolnego. Gdy to zrobimy, przykładamy jedną krawędź do środkowej linii zgięcia. Następnie musimy ten tutaj wierzchołek zagiąć w taki sposób do środka, równo z tą tutaj krawędzią. Kiedy tu już zagniemy tą część, można tą po lewej stronie wyciągnąć spod spodu i rozprostować. Ustawiamy kartkę w ten sposób i teraz tą górną część, a dokładniej wierzchołek, przykładamy do tego tutaj punktu, czyli tutaj, gdzie ta krawędź łączy się z tą linią. I tak to powinno wyglądać. Na dole robimy dokładnie tak samo, czyli przykładamy ten wierzchołek do tego punktu. Następnie musimy zrobić zgięcie pomiędzy tym a tym załamaniem, odginając ten element do środka w taki oto sposób. Teraz odginamy sobie te małe trójkąty, a następnie musimy ten tutaj wierzchołek przyłożyć do tego punktu. Czyli w taki sposób przykładamy do tego punktu, ale zgięcie wykonujemy tylko od tej tutaj linii w stronę prawą, czyli w stronę krawędzi. I utworzy nam się takie zgięcie. Teraz ten wierzchołek tak samo przykładamy do tego punktu i zgięcie robimy od tego punktu w stronę krawędzi. Teraz można sobie przekręcić kartkę w ten oto sposób i używając jednego i drugiego zgięcia musimy zagiąć razem w taki sposób. Wtedy powstaje nam taki trójkącik, który odginamy na lewą stronę, wzmacniamy zgięcie, a następnie na drugą stronę. Następnie bierzemy kartkę do rąk i gdy delikatnie ją odegniemy, no to mamy tutaj zgięcie, które w ten sposób teraz wzmacniamy i kładziemy kartkę w ten sposób na płasko.
Następnie ten trójkącik, co tutaj mamy, musimy w taki sposób rozpłaszczyć na płasko. Jeżeli chcemy mieć pewność, że będzie to prosto rozpłaszczone, to odwracamy na drugą stronę i oczywiście to zgięcie powinno się znajdować między tą a tą krawędzią. Można sobie w taki sposób wstępnie zagiąć, wstępnie odwrócić i zagiąć już mocniej. Następnie musimy ten tutaj element odgiąć w dół w taki oto sposób, czyli zrobić zgięcie pomiędzy tym a tym załamaniem. Wzmacniamy. Z drugiej strony to wygląda w ten sposób. Teraz musimy zrobić zgięcie pomiędzy tym a tym załamaniem, czyli odginamy ten trójkącik do góry. A następnie przykładamy tą oraz tą krawędź do tej krawędzi. I teraz zaginamy, używając tych dwóch zgięć naraz. Następnie ten trójkącik odginamy na jedną z stron. Odwracamy kartkę na drugą stronę. I teraz musimy tutaj ze środka wyciągnąć w taki sposób warstwy. Z jednej strony i z drugiej strony. I w taki sposób ustawiamy je na płasko. Znów odwracamy kartkę na drugą stronę i używając tego zgięcia zginamy na pół. Następnie tutaj z tej strony odginamy ten element równo z krawędzią. W taki sposób do góry. Następnie musimy go wgiąć do środka, używając linii, które przed chwilą nam powstały. W taki oto sposób. Odwracamy na drugą stronę i z tym elementem robimy to samo. Czyli najpierw zaginamy wzdłuż tej krawędzi i wginamy do środka. Gdy to zrobimy, chwytamy tutaj za ten element i wyciągamy w taki sposób spod spodu. Następnie, trzymając kartkę w ten sposób, przykładamy tą krawędź do tej krawędzi i robimy takie zgięcie. Odwracamy na drugą stronę. Jeżeli tamto nam przeszkadza, to można spłaszczyć i to robimy to samo, czyli ta krawędź do tej krawędzi. I teraz, gdy już mamy tu zagięte, z drugiej strony wracamy i zaginamy również. I teraz w taki oto sposób spłaszczamy ten element w dół. Przed chwilą było tak, a my w taki oto sposób to ciągniemy w dół.
Następnie odginamy ten element i więcej pod takim oto kątem. Odwracamy na drugą stronę i po drugiej stronie zaginamy tak samo, więc wystarczy ten wierzchołek przyłożyć do tego wierzchołka, żeby było tak samo zagięte. I znów odwracamy na tą stronę. Teraz te elementy można troszkę odgiąć. I teraz ten element musimy zagiąć równo z tą tutaj linią zgięcia, krawędzią. W taki oto sposób w dół. A następnie wgiąć do środka. Następnie przykładamy ten wierzchołek do tego punktu wierzchołka w taki sposób i zaginamy. Odwracamy na drugą stronę i tu robimy to samo, czyli ten wierzchołek do tego wierzchołka przykładamy i zaginamy. Następnie musimy tą oto krawędź przyłożyć do tej krawędzi, czyli w taki oto sposób zaginamy. I tak to powinno wyglądać. Odwracamy na drugą stronę i tu robimy to samo, czyli ta krawędź do tej krawędzi. Następnie przekręcamy sobie w ten sposób, aby było łatwiej i musimy tą krawędź przyłożyć do tej krawędzi w taki oto sposób i tutaj w środku również musi zostać zagięte. Następnie tutaj spod spodu wyciągamy tą warstwę i zaginamy ją w taki sposób. Odwracamy na drugą stronę i tu robimy to samo, czyli ta krawędź do tej krawędzi. A następnie tutaj spod spodu wyciągamy ten element. I w taki sposób zaginamy. Teraz przekręcamy sobie kartkę w ten sposób i otwieramy tutaj ten kwadrat. Następnie przykładamy ten wierzchołek do tego punktu. I zaginamy. Następnie wyginamy kartkę używając tego zgięcia, czyli w taki oto sposób. I używając tego zgięcia musimy spłaszczyć tak jak było, czyli w ten oto sposób. Następnie musimy przedłużyć to oto zgięcie, odginając ten element w tą stronę. Odwracamy, z tej strony zaginamy tak samo, w ten oto sposób. I znów
wracamy do tej strony. Teraz przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. W taki sposób. Z drugiej strony robimy tak samo. Następnie odginamy i teraz to zgięcie, które teraz wykonaliśmy, musimy wygiąć w drugą stronę. Czyli było w taki sposób, a my musimy wygiąć w taki sposób. I z drugiej strony tak samo. Odwracamy. Teraz musimy ten element pociągnąć w tą oto stronę, żeby było to w taki sposób. Odwracamy i na drugiej stronie robimy to samo, czyli ten element ciągniemy do tyłu, aby wyglądał w ten sposób. Znów wracamy do tej strony i musimy zagiąć w dół ten tutaj element, równo z tą tutaj krawędzią. Z drugiej strony robimy tak samo. Następnie musimy zagiąć ten element równo z tą krawędzią. W taki sposób, a następnie wgiąć do środka. W taki oto sposób. Następnie odginamy w dół z jednej, jak i z drugiej strony. Następnie musimy, używając tych zgięć, wygiąć w taki oto sposób kartkę. Było tak, my podnosimy tą warstwę, tu dalej jest to zgięcie, które w taki sposób zaginamy w dół. Z drugiej strony robimy tak samo. Aby tak to wyglądało. I na samym końcu jeszcze robimy nos naszemu psu, po prostu przykładamy ten wierzchołek do tej linii, tyle ile nam się wydaje. W taki oto sposób i po poprawieniu nasz piesek jest gotowy i oczywiście stoi. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.